Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich na pierwszym w tym roku spotkaniu Krakowskiej Loży Historii Współczesnej. Dzisiaj tematów do rozmowy dostarczy na pewno to piękny album. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk 1918-2012, metropolita przemyski obrządku łacińskiego. Gościmy autora wydawnictwa, pana doktora habilitowanego Mariusza Krzysztofińskiego. Witamy. Pan doktor jest pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN-u w Rzeszowie. A drugim naszym gościem jest ksiądz profesor Józef Włączański z Uniwersytetu Jana Pawła II. Poproszę. Zanim zaczniemy, powiem Państwu jeszcze ważną informację, jak zdobyć ten oto egzemplarz olbrzymi. Tutaj są karteczki, tak jak u reżim. Kto ma ochotę, może podać karteczkę i odpowiedzieć na następujące pytanie, to trzeba się podpisać pseudonimem, imieniem, nazwiskiem, jakkolwiek ktoś mógł zidentyfikować zwycięzcę. Proszę umieścić tę karteczkę w tym pudełeczku przeźroczystym. Pytanie jest następujące. Proszę wymienić papieży, którzy zasiadali na tronie Piotrowym w tym czasie, kiedy arcybiskup Tokarczuk był ordynariuszem przemyskim. We właściwej kolejności. Nie podpowiadać. Bo w tej kolejności może być. Pytanie jest łatwe, na pewno wszyscy znają odpowiedź. Zobaczymy, do kogo los się uśmiechnie. I teraz druga rzecz, zanim zaczniemy naszą rozmowę. Arcybiskupa się. Proszę? Na arcybiskupa się wyciągnął. Zanim zaczniemy rozmowę, nasz gość przygotował tu małą niespodziankę. Panie Piotrze. Sam powie, co to za niespodzianka. To jest taka niespodzianka. O, tak. Czy mnie słychać? Pierwszy raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Trochę techniki humanista się gubi. Ale zaczniemy. To będzie fragment jednego z najsłynniejszych, najbardziej rozpowszechnionej kazań wysłanej przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Jasna Góra, 5 września 1982 rok. Jest to pielgrzymka rolników do Rzymki na Jasnej Górze. To kazanie było publikowane w prasie migracyjnej, w prasie podziemnej. Zostało także, nie wiem czy w całości, czy w części, wyemitowane przez radio Solidarność. To jest fragment, pochodzi ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrali to funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. 3-minutowy fragment. Bardzo proszę. Ale i naród nasz nie... A więc czasy dzisiejsze wymagają od każdego z nas, ażebyśmy więcej słuchali Boga niż ludzi. Bo ludzie przemijają. Racje tak samo rozmaitych przemijają. Bóg trwa i nasza nieśmiertelność trwa. I prawda, i słuszność trwa też na wieki. A jest, drodzy bracia, jeszcze druga racja naszej nadziei. Nie tylko mieści się ona w tym, że te wartości, zasady, które wyznajemy, do których dążymy, są niezniszczalne, ale i naród nasz nie zrezygnuje z dążeń do wolności, do sprawiedliwości, do ładu i do porządku. Naród nasz nikomu nie zagraża, nie chce niczej krzywdy, nikomu nie chce zabierać ziemi, nie chce na nikim się mścić, ale chce, żeby w jego domu był ład i porządek, żeby była zachowana godność dzieci Bożych i ludzkich. Kto sądzi,
sądzi inaczej, kto uważa, że terrorem, znęcaniem się wierzy z duszy narodu tego żenia ideały, tej się myli. Odwrotnie, naród jeszcze będzie bardziej zdeterminowany i będzie jeszcze bardziej w sposób zdecydowany dążył do pełnej realizacji tych wartości. I Kościół najmniejszy w Polsce, którego posłanictwo właśnie polega, jak powiedziałem, na głoszeniu prawdy i na braniu w obronę po pokrzywdzonych i cierpiących. Kościół z narodem był przez 1000 lat i Kościół z narodem pójdzie dalej, w doli i niedoli, bo naród sam jest Kościołem, a Kościół mieści się w narodzie. Cytatów z przemówień Ojca Świętego, czy prymasa, czy innego biskupa, manipulowanie nimi, ażeby podzielić, rozdzielić Kościół narodu, narodu Kościoła, żeby oddzielić robotników od chłopów, to wszystko nie przyniesie rezultatu. Naród ma doświadczenie, jest narodem mądrym, jest narodem tysiącletnim. Dalej najniższym źródłem nadziei jest wiara w opatrzność Bożą i przymierze z Matką Najświętszą. Ostatnie słowo ma Bóg. Człowiek strzela, jak mówi przysłowie, Pan Bóg nie nosi. Bóg pisze w historii nieraz na krzywych liniach, ale z czasem jasnych i coraz bardziej czytelnych. I wiemy z naszej historii, jaką potężną rolę odgrywa kult Matki Bożej. Przecież o tym miejscu, na którym stoimy, świadectwo najpotężniejsze i najbardziej autentyczne, bo nie można posądzić o jakąś jednostronność, dał kat polski gubernator Frank. Kiedy w więzieniu pisał pamiętniki swoje przed śmiercią norymberscy, po wyroku norymberskim, przed wyrokiem norymberskim, to powiedział, że w 1939 roku zgasły wszystkie światła nad Polską. Zdawało się, że zgasły wszystkie nadzieje, ale jedyna nadzieja, jedno światło pozostało na Jasnej Górze, które mówiło narodowi, że zbrodnia nie może ostatecznie zwyciężyć, że to wszystko ma swój kres i to wszystko ma swój koniec. I najmniejsi, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, arcybiskup Ignacy Tokarczuk prawie 28 lat kierował diecezją przemyską, wybitny hierarcha, członek Rady Głównej Episkopatu Polski oraz wielu komisji episkopatu. Jednym słowem, no, postać nietuzinkowa. Dlatego ja mam takie pytanie, dlaczego w takim razie nigdy nie został kardynałem? Jak panowie to mówią? Może ksiądz profesor, bo to ja nie jestem z tych kręgów decyzyjnych, na szczęście. To jest blisko bardzo. Nie działa to nie. Nie włączone. Tutaj znowu? Proszę mnie nie przeceniać, że jestem z tych kręgów decyzyjnych, bo tak nie jest. Ale no, nie może... Nie i nie będę. Ale no, niekoniecznie musi być każdy biskup na zasługi odznaczony kardynałem. No to nie jest chyba ta droga i nawet woda.
kiedy jego zasługi, jego postawa, jego osobowość była tak oryginalna, tak sama w sobie wyjątkowa, że w zasadzie nie wymagał żadnego dowartościowywania. I to, że nie wszedł w te kręgi kardynalskie, gdzie musiałby pewnie też, mówiąc trywialnie, spuścić stolu, bo przecież pamiętamy, że był upominany przez Watykan, przez Poggiego arcybiskupa, przez arcybiskupa Cazaroliego, aby zmienił taktykę pracy w konfrontacji z komunizmem, no to oczywiście musiałby jednak mieć inne pewnie priorytety, prawdopodobnie jakąś większą tolerancję albo też konformizm, do czego nie był ani zdolny, ani też przekonany. Nie chciał. Naturalnie, dlatego sądzę, że to, że nie został kardynałem, niczego mu nie uwłacza, a wręcz przeciwnie, do święta daje mu jednak pewnej glorii, blasku, że zachował swoją osobowość bez konieczności paktowania z pewnymi kompromisami czy też kumptatorstwem. Pan doktor? No, tak zabrzmiało, że kardynał to musi być... Musi być kumptatorstwem. Nie zawsze, ale często tak bywa. Nazar Karczuk uważał, że dla niego bardzo dużym wyróżnieniem, poniekąd zaskoczeniem było to, że najpierw został biskupem, a potem został arcybiskupem, został arcybiskupem ad persona, czyli zasługi osobiste. No później była reorganizacja struktur kościelnych, ta metropolia przemyska. Zresztą czasami też nawet sobie żartował z niektórych księży arcybiskupów, ale także kardynałów, że ich postawa wobec władz komunistycznych jest taka, a nie inna. A jego postawa była zdecydowana i jednoznaczna. I myślę, że w tamtych czasach na pewno to nie zyskałby uznania. Panie doktorze, może pan rozszerzyć wątek, no można powiedzieć, dość złożonych relacji z niektórymi hierarchami watykańskimi, czyli ze przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Zresztą w tym albumie jest to wspomniane i jest tam taki wątek, w którym jeden z prominentnych przedstawicieli Watykanu po latach przyznaje jakby rację. Znaczy mówimy o sytuacji z drugiej połowy lat 70., ale trzeba pamiętać o tym, że biskup Ignacy Tokarczuk, arcybiskup Ignacy Tokarczuk był członkiem Rady Głównej Komisji Episkopatu Polskiego przez ponad 20 lat i był członkiem tych gremiów z wyboru. Wyróżniał się w sposób niewątpliwy wśród biskupów samodzielnością w myśleniu. Umiał się także przeciwstawić bardzo wielu osobom, można powiedzieć, że prawie każdemu. Był niezależny, można mówić, że był niezłomny wewnętrznie, ale także zewnętrznie. Jeśli pyta pan o tą sytuację, to wtedy w latach 70. była forsowana tak zwana polityka odprężenia, która tak naprawdę w znacznej mierze godziła w Kościół w Polsce księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przecież bardzo dobrze to spuentował pan profesor Jan Żaden, który mówił, że biskup Ignacy Tokarczuk wyróżniał się samodzielnością. Nie ze wszystkim zgadzał się z księdzem prymasem Wyszyńskim, ale księdzu prymasowi Wyszyńskiemu też taki biskup był potrzebny. Gdy się czyta te protokoły Rady Głównej Biskupów Polskiego, tam biskup Ignacy Tokarczuk bardzo mocno krytykuje właśnie hierarchów watykańskich za tą postawę, że próbują z władzami komunistycznymi dogadywać się ponad głową księdza prymasa Wyszyńskiego i biskupatu polskiego. Bardzo mocno ich krytykuje. No jakby kulminacją tej sytuacji jest właśnie rok 1977 i ta słynna wizyta biskupa Tokarczuka w Watykanie, gdy w wyniku różnorakich działań władz komunistycznych, także wykorzystaniem agentury kierowanej przez Służbę Bezpieczeństwa, no śmiało mówić także przez KGB, biskup Ignacy Tokarczuk jest przedstawiany jako przeszkoda w normalizacji stosunków między władzami komunistycznymi a Kościołem w Polsce. Biskup Tokarczuk wtedy przeciwstawia się najwyższym dostojnikom watykańskim i mówi wprost, że to nie on jest przeszkodą. Wręcz przeciwnie, on broni praw katolików w Polsce, no i jeśli oni uważają inaczej, to niech go odwołają, ale on sam nie zrezygnuje. Myślę, że to były bardzo już daleko idące naciski, no, które wraz z wyborem Karola Wojtyły na stolicę Piotrową zanikły. Skoro już wspomniał pan doktor o tych prowokacjach, czy SB, czy nawet KGB, co możemy tutaj, czy to też nie dało jakiegoś wpływu na tę sytuację, a zwłaszcza na postrzeganie
metropolity przemyskiego przez tych dostojników watykańskich. Czy są różne... Sam wybór biskupa Ignacego Tokarczuka był dla niektórych osób zaskoczeniem. Służba Bezpieczeństwa bardzo szybko zaczęła zbierać różnego rodzaju informacje na jego temat, był inwigilowany od początku. Święty wierzy także z wykorzystaniem struktur i ludzi działających w ramach KGB. Wysyłano osoby na tereny, w których pochodziła jego rodzina. Są tereny pochodzące wówczas z Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Wykorzystywano agentów, próbowano udowodnić jego rzekome pochodzenie ukraińskie. Tych działań było bardzo wiele, ale prawda jest taka, że do dzisiaj nie o wszystkich wiemy. Poza taką, w tym słowem, prawie rutynową inwigilacją, która towarzyszyła biskupowi Ignacemu Tokarczukowi, to proszę pamiętać o tym, że w Kurii Przemyskiej do 1975 roku działał podsłuch, zamontowany jeszcze za księdza biskupa Bardy. Tutaj będą też zdjęcia. Do tego momentu ksiądz biskup Tokarczuk był trochę zdezorientowany, bo nie bardzo wiedział, jak to wszystko działa, bo rozmawiał z kimś i natychmiast te informacje były wykorzystywane, później przekazywane dalej przez służbę bezpieczeństwa. Tych działań było bardzo wiele. Część miała charakter dezintegracyjny. Powiedziałbym, że ich nasilenie przypada na lata 70. i 80. Myślę, że szczytem takiej perfidii komunistycznej jest fakt, gdy mówi się o dekadzie Gierka, o pewnym odprężeniu i tak dalej, to biskup Tokarczuk 22 lipca 1976 roku w święto PKWN podczas swojego urlopu zostaje pobity przez nieznanych sprawców nad morzem w Depkach. Myślę, że jest to sytuacja bezprecedensowa. Popatrzymy na historię 76. Popatrzymy na historię Kościoła katolickiego. Lata 80. jednoznaczna postawa biskupa Tokarczuka, który z jednej strony jest znakiem solidarności z ludźmi cierpiącymi, prześladowanymi, ale także jest znakiem sprzeciwu, sprawia, że służba bezpieczeństwa intensyfikuje swoje działania. I wtedy mamy tą słynną fałszywkę w piśmie Setedżowi. Wtedy zabójca księdza Popiełuszki, kapitan Piotrowski na procesie tomskim tak naprawdę oszczerczo oskarża biskupa Ignacego Tokarczuka. A może pan doktor jeszcze, bo pewnie to państwa zainteresuje, to jest mało znany chyba wątek, który też jest tutaj poruszony w tym albumie, właśnie z tą swym pismem Setedżowi. Co tu chodziło? Było to pismo formalnie wydawane na Sycylii, ale później kolportowane także na terenie całej Italii, gdzie biskupa Tokarczuka próbowano powiązać raz z jednej strony z aferą Banu Kondrozjanu, drugiej wskazywano, że był współpracownikiem w czasie wojny Gestapo, co oczywiście było informacją kłamliwą. Wtedy w obronie biskupa Ignacego Tokarczuka wstąpił cały biskupat Polski, bardzo wielu księży, którzy wówczas na terenie archidiecezji włoskiej pracowali, jak również wierni parafii złotniki, którzy byli wówczas mieszkali na ziemiach zachodnich, ale także protesty, listy protestacyjne niegodzące się na taki właśnie sposób postępowania z biskupem Tokarczukiem wysyłali wierni różnych parafii decyzji przemysłowych. Pamiętam, że z parafii Matki Bożej Królowej Polskiej Stalowej Woli, bo podpisało się ponad 1300 osób. Zmieńmy temat może. To teraz księdza profesora bym poprosił o odpowiedź na takie pytanie o znaczenie prawdy i odwagi w posłudze biskupie Ignacego Tokarczuka, bo to jest też tutaj bardzo eksponowane. Jak duży wpływ na właśnie na to, że on tak to akcentował, miały lata młodości spędzone właśnie pod okupacją niemiecką, sowiecką, doświadczenia związane z rzezią wołyńską i cały ten jakby konkretny czas, konkretne miejsce, w którym on dorastał i zdobywał pierwsze doświadczenia. Z pewnością, mówiąc o biografii każdego człowieka, mówi się o tym słynnym Zizi Leiden, otoczeniu, kontekście życiowym. Jego pochodzenie sięgające korzeniami przodków, ale także jego osobiście z Podola, a więc okolic Baraża, mówiło samo za siebie, ponieważ przyszedł na świat w roku 1918, tak z roku odzyskania przez Polskę niepodległości, ale ta tradycja patriotyczna, tradycja kultu Boga, ojczyzny, wartości religijnych i
takich duchowych. Była w jego rodzinie niezwykle żywa, mimo że pochodził z rodziny chłopskiej. Nie miał dostępu do jakichś specjalnych źródeł edukacji. Jak sam opowiadał, był taki dosyć zakompleksiony w szkole, powiedzmy tak, dosyć zasztuty jakby przez swoją sytuację, nieobyty, niewykształcony, nie mający kontaktu z ludźmi, z szerzej pojętą społecznością, ale miał w sobie wartości wydobyte, wyniesione z domu. Przede wszystkim no, jednak szacunek dla ziemi ojczystej. Ta ziemia, która na Podolu no, kojarzyła się z dostatkiem, z bogactwem, a także no, jednak z wiernością Rzeczypospolitej. Pamiętamy historię, te wszystkie przemarsze hord tatarskich i wojsk rozmaitego kalibru. No jednak nie złamały ducha narodu i ten naród czuł się jednak polski, związany z koroną przez wieki. Po drugie, jego postawa no, potem kształtowała się również przez wielokulturową i wieloetniczną społeczność miejscową. W Zbalarzu w gimnazjum spotykał się z Żydami, miał kilkanaście kolegów i koleżanek pochodzenia żydowskiego. No, na co dzień spotykał się we wiosce rodziny z Ukraińcami, obrządku unickiego. Ten pluralizm narodowy, etniczny, religijny także dodawał mu jakiegoś szerokiego jednak polotu i horyzontu. Ale bez wątpienia nabył dużo takiego pewnego patrzenia na świat przez pryzmat wartości etycznych we Lwowie w seminarium duchowym. Mianowicie w czasie II wojny światowej, kiedy był studentem Uniwersytetu Jana Kazimierza i studentem, alumnem seminarium duchownego we Lwowie, no przeżył oczywiście no, swego rodzaju doświadczenia wieloaspektowe. Po pierwsze, Niemcy zamknęli seminarium duchowne, natomiast wbrew temu zakazowi ówczesny rektor seminarium, ksiądz profesor Stanisław Frankl, wykazał się niebywałą odwagą, utrzymując struktury seminaryjne w podziemiu. Doprowadził do takiej organizacji seminarium w Lwowie, w kilku miejscach spotykało się na wykładach, na formacji duchowej i dzięki temu była ciągłość formacji i kształcenia przyszłych duchownych. Ksiądz Frank przypłacił za swoją decyzję więzieniem. Został przez Niemców aresztowany, posadzony w więzieniu na Wygitkach, w słynnym więzieniu Rychilek, odbity przez oddział AK, ale zarażony został tyfusem w tym więzieniu. Wyszedł z więzienia, ukrywał się przez kilkanaście miesięcy w klasztorze kapucynów na ulicy Janowskiej pod przebranym nazwiskiem Jana Gilińskiego, ale odmówił leczenia, ponieważ chciał złożyć ofiarę z życia za wolność Kościoła i Ojczyzny. I ten przykład Frankla na biskupa Tokarczuka był po prostu no, bez mała takim olśnieniem. Odwoływał się potem do jego osoby, pokazywał go jako heroicznego świadka wiary i być może, że właściwie ten przykład takiej odwagi, determinacji zaważył na jego późniejszej postawie wyzbycia się lęku. Potem dochodziła oczywiście ta świadomość i doświadczenie rzezi ukraińskiej w Małopolsce Wschodniej. Mianowicie jako wikariusz parafii Złotniki doświadczył napadu zbrojnego bandy ukraińskiej na parafię i na kościół. W czasie mszy świętej zbiegł z kościoła w ornacie zimą i przesiedział prawie dwie doby w kurniku w sąsiedztwie obok kościoła u jakiegoś gospodarza, broniąc się przed rzezią. W tym czasie mordowano w parafii ludzi, Polaków, no i oczywiście palono zabudowania. Po kilku dniach udał się do Lwowa w przebraniu kobiecym i tam spędził jakiś czas już na nowej placówce. To także mu dodało do pewnego rodzaju takiego hartu ducha, ale ciekawa rzecz, że nigdy nie spowodowało to nabycia nienawiści do Ukraińców. U niego nie było cienia agresji, cienia animozji wobec Ukraińców. Nawet naiwnie ich tłumaczył potem, że te mordy ukraińskie były takim wykwitem pewnego marginesu młodzieży ukraińskiej, podżeganej przez Sowietów. Ta teza jest nie do utrzymania dzisiaj oczywiście w żadnym wypadku, ale jakby chciał tłumaczyć ten naród ukraiński, jego zdaniem dobry, solidny, poczciwy, emocjonalny, ale zmanierowany przez manipulatorów, takimi inspiracjami z zewnątrz pochodzącymi, jakby nie wychodzącymi od nich samych. To też dawało mu dużo
dużo poczucia jednak, no, jednak wartości życia. Poza tym rok ukrywania się przed poborem do Wojska Sowieckiego. W czasie studiów seminaryjnych, unikając poboru do Armii Sowieckiej, spędził rok w swoim gospodarstwie, w swojej miejscowości, ukrywając się w stodole, w Słowie, w Sianie. I tam dostarczano mu jedzenia przez rok. No oczywiście zima, lato, ten rok spędził w ukryciu po to, żeby nie dostać się wcielony do Wojska Sowieckiego, do Armii Czerwonej. Wrócił potem do Lwowa, tam z kolei musiał uzyskać paszport sowiecki, to także okupił jakimś kilkudniowym więzieniem sowieckim. Poznał doskonale metody sowieckie i ich taktykę działania, stąd miał doskonałą orientację, jak potem traktować Sowietów i władzę komunistyczną w Polsce, zwłaszcza kiedy był już po okresie II wojny światowej. Te doświadczenia na pewno dały mu mocny kręgosłup moralny, kręgosłup taki etyczny, odwagę cywilną, którą potem manifestował, ale trzeba sobie powiedzieć, że w Przemyślu, będąc biskupem i arcybiskupem, miał za sobą w zasadzie no, setki tysięcy ludzi. To nie był pojedynczy człowiek. Gdyby nie miał poparcia ludzi, też jego sytuacja byłaby zapewne inna. Kiedy człowiek nie ma zaplecza, nie ma poparcia, to czuje się jednak zdezorientowany, jakoś wybity z rytmu. Za nim stała cała diecezja Przemyska. Setki tysięcy ludzi, ramię przy ramieniu. Ta świadomość jednak kontaktu z tymi ludźmi, ta świadomość poparcia z ich strony była dla niego na pewno ogromnym plusem. Panie doktorze, pan coś powiedzieć? Czy mogę dać tyle, że głos arcybiskupa, biskupa Ignacego Tokarczuka był bardzo szybko rozpoznawalny i bardzo chętnie słuchany w całej Polsce. Bardzo szybko przekroczył ramy diecezji przemyskiej. W Krakowie sobie Dominikanie mówili, że dwie osoby zasadniczo sprawiały, że ich kościół był pełen zawsze. Kardynał Karol Wojtyła i biskup Ignacy Tokarczuk. Jeszcze może powiem taką sytuację, jak został zabity Stanisław Pyjas, wtedy biskup Ignacy Tokarczuk był w Leżańsku na rekolekcjach i w kazaniu bardzo głośno i dobitnie mówił, że to jest morderstwo razem ze swoją władzą i tak dalej. I jeśli nawet uznamy, że ta relacja, którą ja otrzymałem, jest trochę podkoloryzowana, ale Bernardyni byli wtedy przerażeni jego słowami i uważali, że on nawet może tego kazania nie skończy, że oni go natychmiast aresztują. Podobnie było też w Poznaniu, gdzie ojców dominikanów głosił rekolekcję. Bardzo zapraszany w bardzo wiele miejsc. Jego głos był zawsze głosem stanowczym, dobitnym i zdecydowanym. A odwaga i taka niezłomność w głoszeniu poglądów i obrony swojego stanowiska przywodzi na myśl słowa bardzo znane nie lękajcie się wypowiadane przez Jana Pawła II. Obie te postaci wielkie były w podobnym wieku, miały podobne doświadczenia, można powiedzieć, życiowe, chociaż pewnie arcybiskup Tokarczuk, no, z racji urodzenia bardziej się orientował w tych sprawach kresowych. Znali się od lat 50. Poprosiłbym o taką analizę, w jakim stopniu byli, można powiedzieć, te postacie były podobne, a co je najbardziej różniło? Trudno zapewne dać jakąś diagnozę albo opinię taką wiarygodną, miarodajną, pełną, ale bez mała trzeba sobie uświadomić, no jednak różnorodność tych dwóch osób, pochodzenie, doświadczenia osobiste, ale na pewno łączył ich pewien idealizm. Biskup Tokarczuk był osobą, która nie liczyła się ze względami ludzkimi. Jak sam pisał, nigdy nie marzył o biskupstwie, nigdy nie widział się w roli biskupa, nie kreował się na jakiegoś hierarchę. To dawało potem wolność w przypadku różnego rodzaju nacisków. Kiedy już mówiliśmy o tym, ale jeszcze dwa słowa na ten temat powiem, kiedy był po raz pierwszy w Watykanie w 1974 roku, kiedy dostał paszport na wyjazd zagraniczny, a zarówno arcybiskup Cazaroli, jak i arcybiskup Poggi, no jednak weszczali go, mówiąc trywialnie, za jego taki, powiedzmy, radykalizm wobec komunistów. Wówczas biskup Tokarczuk powiedział mi jednoznacznie, że może w tej chwili złożyć biskupstwo, ponieważ jego ambicjami nie było być biskupem i to jest jego służba, jego misja. Jeśli Watykan uważa, że jego
postawa jest na miejscu, tu i teraz złoży te funkcje biskupie. To pokazywało jego ogromny dystans wobec swojej funkcji, którą pełnił. Pojmował ją bardzo idealistycznie, jako służbę, nie jako wyniesienie hierarchy na piedestał, ale jako służbę ludziom. Kiedy po latach, w czasie już Jana Pawła II, przybył do diecezji przemyskiej, do Przemyśla arcybiskup Podzi, wówczas na wielkim obiedzie w kuli biskupiej, w rezydencji biskupiej, przeprosił publicznie Tokarczuka za tę wadliwą diagnozę jego taktyki przez Watykan. Ta słynna Ostpolitik oczywiście była fałszywa Watykanu i całego Zachodu. I tutaj przyznał się ten Podzi arcybiskup do swego błędu w traktowaniu biskupa i jego taktyki. Arcybiskup i kardynał Wojtyła także był człowiekiem idealizmu, z tego rodzaju znamy go z różnych publikacji, nie będę tutaj truizmów opowiadać, ale oni się jakby ze sobą złączyli. Mówi się o tym, że swój do swego ciąży, prawda, że dobre rzeczy się przyciągają. I od samego początku swego pontyfikatu biskup Tokarczuk zapraszał raz po raz kardynała Wojtyłę z posługą taką już pasterską, a to poświęcenie kościoła w Stalowie Woli, a to koronacje obrazów, na przykład gdzieś pod Mirosławiem, w różnych miejscach, w Jasieniu choćby nawet, koronację tego słynnego obrazu Matki Bożej z Baraskiej, a to jeszcze gdzieś jeszcze i w innych miejscach, gdzie był kardynał Wojtyła jakimś symbolem dla kościoła polskiego, bo jednak pamiętamy, że obok prymasa Wyszyńskiego stanowili te filary kościoła. I tutaj doskonale się z sobą rozumieli. I kiedy papież był w Przemyślu w 1991 roku, wygłosił taką długą wypowiedź w katedrze, gdzie podkreślił atuty biskupa Tokarczuka tak bliskiego ideowo w pracy duszpasterskiej i w taktyce. Oczywiście kardynał Wojtyła nie był tak radykalny w taktyce wobec komunistów. Jego rola była jednak trochę wyższa mimo wszystko, ale obaj kierowali się tymi samymi zasadami. Może dodam, że poznali się najpierw w latach 50., gdy ksiądz Ignacy Tokarczuk posługiwał na terenie diecezji warmińskiej. Obydwaj byli już pasterzami akademickimi. Obydwaj byli zapatrzeni w uchwały Soboru Watykańskiego II. Bardzo często się spotykali. Kardynał Cilisz w swojej relacji o arcybiskupie Ignacy Tokarczuku mówi, że biskup Ignacy Tokarczuk wielokrotnie wspierał arcybiskupa Wojtyłę, kardynała Wojtyłę w tym dziele budownictwa sakralnego, służąc radom, dając jakby mu też odwagi. Bardzo często biskup krakowski, arcybiskup krakowski przebywał na terenie diecezji przemyskiej incognito, wypoczywając, wędrując przez tereny Bieszczad, które bardzo też kochał. A ja chciałem przeczytać fragment jednego dokumentu, który znajduje się w tym albumie. Jest to dokument wytworzony oczywiście przez Służbę Bezpieczeństwa. Dotyczył stenogramu kazania wygłoszonego przez biskupa Ignacego Tokarczuka 26 października 1975 roku w Kościele Świętej Anny w Krakowie o godzinie 18 z okazji inauguracji roku akademickiego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Brzmiał mniej więcej tak. Ponadto nadmieniam, że po zakończeniu uroczystym nabożeństwa zabrał głos kardynał Karol Wojtyła, który między innymi podziękował ordynariuszowi Przemyskiemu. Dziękuję ordynariuszowi diecezji przemyskiej i biskupowi Tokarczukowi za mocne słowa. Słowa dotyczą nie tylko wydziału papieskiego, ale mają znaczenie dla całego społeczeństwa w obecnej rzeczywistości. Słowa te są pokrzepieniem w codziennej pracy wydziału teologicznego papieskiego w Krakowie. Jest to bardzo krótka notatka, no ale trzeba też wspomnieć o tym, że obydwu tych hierarchów łączyła bliska, osobista przyjaźń i bardzo często ksiądz Stanisław Dziwisz, gdy bywał w Polsce, biskup Ignacy Tokarczuk się z nim spotykał i przekazywał mu różnego rodzaju sprawy w sposób poufny. Jedną z takich spraw to była prośba, by wziął opiekę księdza Jerzego Wieluszka. Dziękuję. A jakie miał relacje z innymi wielkimi kościoła w Polsce, z prymasem Wyszyńskim, z biskupem Dąbrowskim, z kardynałem Macharskim, z arcybiskupem Baraniakiem, ale z drugiej strony na przykład podobno bywał krytyczny wobec prymasa Glempa, zresztą młodszego o wiele, o 12 lat.
boję się, że ten temat wywoła tutaj pokusę wejścia na teren plotek i domysłu różnego rodzaju, no bo nie znamy właściwie dogłębnie motywacji i emocji biskupa Tokarczuka poza tym, co on zapisał, czy co powiedział, prawda? To jest trochę mało. Cały ten świat wewnętrzny, emocjonalny jest nam nieznany, on nie żyje. Nie może tutaj prostować niego, ani właściwie jakoś negować. No ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że prymasa Wyszyńskiego darzył szacunkiem, chociaż nie bezkrytycznym. Kiedy wszczęto proces ratyfikacyjny prymasa Wyszyńskiego, biskup Tokarczuk został poproszony o takie dossier na ten temat, o swoją opinię na temat prymasa Wyszyńskiego. Obaj byli w Radzie Głównej, to prymas Wyszyński go powołał do episkopatu polskiego. I tam biskup Tokarczuk był niezwykle krytyczny wobec prymasa, nie krytykancki. Mianowicie twierdził, że był to znakomity mąż stanu, dobry strateg, ale żaden duszpasterz. Co trudno chyba przyjąć na miarę, że to jest prawdziwa, prawda, tak opinia w tym względzie. No jednak prymas Wyszyński miał jednak status prymasa i musiał się liczyć z pewnymi konsekwencjami swoich wypowiedzi. Tokarczuk mógł trochę hasać, jak taki zakończyk kresowy na wschodzie, na południowo-wschodnich kresach Polski. To była inna skala jednak działania, ale nie było między nimi rywalizacji, ani też oczywiście walki. Biskup Tokarczuk czasem skarżył się w swoich notatkach, że bywały przypadki na Radzie Głównej Episkopatu, kiedy jego radykalne poglądy wygłaszane przez mikrofon bywały gaszone przez prymasa albo wyłączeniem głośnika, albo wyrwaniem mu mikrofonu. Wówczas musiał biskup Tokarczuk zająć miejsce w szeregu. To go bolało trochę, bo miał poczucie wolności i oczekiwał szacunku, że jednak dadzą mu się wypowiedzieć do końca. Natomiast spotykały go takie czasami reakcje prymasa, co nie znaczyło, że go prymas lekceważył albo nie aprobował. No oczywiście prymas Gleb to inna z kolei skala odniesień. Biskup Tokarczuk patrzył na niego bardzo krytycznie i właściwie nie aprobował jego linii w całości taktyki wobec państwa. Powiem tu tak jedną opowieść z autopsji, kiedy przyjechał prymas Gleb do Przemyśla na intronizację, zdaje się, biskupa Martyniaka. Wtedy był został konsekrowany, nie było katedry jeszcze ukraińskiej, więc miał być ingres biskupa Ołnickiego do naszej łacińskiej katedry. No więc zlecono mi, żeby przyjąć tego prymasa, w sensie pokazania mu miejsca, gdzie ma się udać i co robić w tym pałacu. Więc biskup Tokarczuk poszedł spać wieczorem ostentacyjnie. Kiedy prymas przybył ze swoim sekretarzem i z kierowcą i na pytanie, gdzie jest gospodarz, i kiedy usłyszał, że poszedł spać, no był trochę skonsternowany. Nagle ukazuje się na szczycie schodów placu schodowego biskup Tokarczuk, wita wylewnie jednym zdaniem prymasa i pokazuje mu pokój na trzecim piętrze, żeby tam się udał i zajął miejsce w łóżku i spał sobie do rana. Na to prymas skonfudowany mówi, to dziękuję uprzejmie, pojadę do Lubaczowa, tam się schronię, i wyjechał. A zajutrz przy mszy świętej rannej pyta mnie biskup Tokarczuk, gdzie jest prymas, mówię, wyjechał wieczorem do Lubaczowa, a to dobrze, mamy go z głowy, on przyjedzie na uroczystość. Nie miał tutaj obaw, że powiedzmy jest jakimś policzkiem wobec prymasa takie postępowanie, no był przejrzysty w swoim działaniu, prawda? Prymas to wiedział, tam także nie było walki, natomiast biskup Tokarczuk utrzymywał, że taktyka prymasa polega na jednak na punktatorstwie danego posuniętym i ta jego chęć rozmowy, dialogu z władzami jest nieprzyzwoita. Natomiast również krytycznie oceniał arcybiskupa kardynała Macharskiego. Opowiadał, że za pontyfikatu kardynała Macharskiego do Krakowa się nie jeździło. To mówi samo za siebie. Po prostu uważał, że jego tu obecność w Krakowie u kardynała jest no niewiarygodna. Byłaby to jakaś forma chyba takiego też zejścia na niższy poziom, w znaczeniu takim, że kardynał również często miał praktykę i taktykę takiego dogadywania się, takiej dyplomacji różnie pojętej z władzami, właściwie z tymi zwierzchnikami. To trudne relacje biskup Tokarczuk utrzymywał z biskupem Dąbrowskim Bronisławem, sekretarzem episkopatu, który był no, tubą jednak obu prymasów. I tutaj często dochodziło między innymi do polemiki, do sporów takich, nawet dosyć bardzo ostrych, werbalnych, albo też potem
epistolograficznych są takie dokumenty listów tych dwóch hierarchów do siebie, gdzie jeden z drugim wykłada swoje racje bardzo ostro, nie bawiąc się w jakąś dyplomację, ani też grzeczności. No, oczywiście Dąbrowski miał poczucie, że jest wyrazicielem stanowiska obu prymasów, natomiast biskup Tokarczuk sądził, że mógł jako sekretarz episkopatu łagodzić pewne polecenia albo pewne działania i okazywać inną postawę. No, trzeba powiedzieć jasno, że biskup Tokarczuk nie przyjmował u siebie za często kolegów z episkopatu. Nie miał takiej potrzeby. On był introwertykiem. Nie znaczy, że był odludkiem czy jakimś snobem, ale po prostu przeznaczał czas albo na pracę taką wewnętrzną, czy czytanie książek, lekturę, albo na wizytację parafii, albo na rozmowy konstruktywne. Natomiast nie znosił gadulstwa, siedzenia i próżnego siedzenia ze sobą we dwójkę. Kiedyś przybył do niego kolega z roku, ksiądz profesor właśnie z Kulu, jeszcze z Lwowa jego kolega, potem z Kulu. I ten kolega miał nadzieję, że spędził Tokarczuka z tydzień czasu. Po obiedzie Tokarczuk mówi, to wiesz, Edziu, wracaj do Lublina. Ale jak to? Po co? Przecież ja przyjechałem do ciebie na wakacje. Nie, jestem zajęty, wracaj do siebie. Ten skonsternowany wziął walizki i poszedł na dworzec. To nie było lekceważenie, tylko szkoda mu było czasu. Miał szacunek dla czasu, do czegoś, co miał zrobić. I tutaj gadulstwo niczym, wspominanie czegoś, co było przeszłością, nie miało sensu. No, oczywiście wśród biskupów miał także wielu powiedzmy zwolenników, ale cichych niestety. Opowiadał i zapisał taką opowieść kiedyś na Radzie Episkopatu, kiedy prymas Klemp namawiał cały episkopat do pójścia na wybory, na głosowanie, że to jest racja stanu, że tego wymaga stanowisko Kościoła. Biskup Tokarczuk wstał i mówił, księże prymasie, to jest prostytucja, do czego nas ksiądz namawia. To oczywiście biskupi zawrzeli oburzeniem, gniewem. I wówczas wstał biskup Andrzejewski, patrolog, biskup pomocniczy włocławski, mówi tak, biskup Tokarczuk ma rację. Ojcowie Kościoła taką postawę określają mianem konstytucji. Wielu potem gratulowało Tokarczukowi w kuluarach tego spotkania odwagi, ale żaden z nich go nie poparł poza Andrzejewskim. No, była to jednak pewna taka lęk, może jakieś hamulce wewnętrzne przed manifestowaniem swoich postaw. Czy, jeśli przegląda protokoły Rady Głównej, to biskup Tokarczuk bardzo często zabierał głos jako z pierwszych mówców. Kwestie, które go szczególnie interesowały, to były właśnie relacje państwo-kościół. Sprawy międzynarodowe były domeną kardynała Karola Wojtyły. W tych kwestiach dotyczących właśnie komunizmu, ateizacji społeczeństwa, bardzo często jego głos znajdował aprobatę u arcybiskupów Wojtyły, Baraniaka. Byli też biskupi, którzy niezbyt chętnie godzili się z tezami wygłaszanymi przez biskupa Ignacego Tokarczuka. Faktem jest, że potrafił mieć osobne zdanie, potrafił swoje stanowisko argumentować i potrafił się sprzeciwić. Czasami nie patrząc nawet, komu się przeciwstawia. Wielokrotnie jako jedyny wyrażał własne stanowisko, między innymi w dyskusji z księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim czy księdzem kardynałem Józefem Glempem. Czy jego rola w Episkopacie Polski po śmierci księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego uległa zmianie? Biskup Tokarczuk obok kardynała Henryka Wójnicza był jednym z największych orędowników Solidarności Opozycji Demokratycznej w PRL. I część tych ataków z strony komunistycznej właśnie była następstwem takiego, a nie innego stanowiska zajmowanego przez ordynariusza Przemyskiego. No, episkopat też był grupą ludzi złożoną z różnych charakterów i charakterologicznie biskup Tokarczuk nie szukał przyjaźni na siłę, nie wchodził w różnego rodzaju układy czy alianse. Mówił to, co uważał za stosowne i za konieczne. Jeśli tak chcieliśmy podkreślić jego rolę, to ja przytoczę tylko fragment jednego dokumentu, też oczywiście Departament IV, rok 1977,
informacja trafia do następujących osób. Stanisław Kania, Kowalczyk, Konkol, Stachura, Palimonka. Czyli osoby najwyższe w ówczesnych władzach partyjnych, a także odpowiedzialne za służby bezpieczeństwa i cały aparat represji. Treścią wystąpienia biskupa Tokarczuka to było wystąpienie 23 lutego 1978 roku o godzinie 18 w katedrze przymorskiej. Było nawoływanie katolików do aktywnego przeciwstawienia się władzom i walki o podstawowe prawa obywatelskie i swobody demokratyczne. Biskup Tokarczuk posłużył się katolicyzmem jako źródłem inspiracji ideowej do walki politycznej. Stwierdził, że podstawowym obowiązkiem katolików jest walka z sprawiedliwość społeczną, moralną i międzynarodową. Występowanie w obronie krzywdzonych, bitych robotników, którzy sami nie są w stanie wywalczyć sobie ludzkich, obywatelskich praw, przeciwstawianie się deprawacji społeczeństwa, deptanie praw, które władze same ustanowiły, w tym również konstytucji, kierowanie się prawdą w życiu społecznym i ekonomicznym, przeciwstawianie się karierowiczowstwu, partyjniactwu, pchaniu się na stanowiska bez przygotowania, bez wartości osobistej. Biskup Tokarczuk mocno akcentował, że katolik w życiu publicznym i politycznym nie może być bierny, jeśli nie chce być zdrajcą zasad chrześcijańskich. Podkreślał, że za prawdę trzeba płacić, nie przyjmował postawy konformistycznej, na przykład popierając władzę udziałem w wyborach do Sejmu. Niesłuszne są według Tokarczuka poglądy, że chrześcijaństwo jest wolne od polityki. Kto tak twierdzi, nie rozumie istoty chrześcijaństwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak jesteśmy przy tym wątku, to uważa się, że biskup Tokarczuk był jakby rzecznikiem praw człowieka, takim najbardziej, jednym z najbardziej wyrazistych w episkopacie i przemian demokratycznych, które zaczęły raczkować w latach 70. i tych z lat 80. Kiedy przeglądałem ten album, zastanawiałem się, jak to możliwe, że z jednej strony spotykał się, to nie bez, nie ze wstrętem wcale, z Adamem Michnikiem czy z Jackiem Kuroniem, a z drugiej strony, jak się wyraził bodajże kardynał Dziwisz, był ojcem duchowym księdza Popiełuszki. Więc to pokazuje, jak szerokie było to spektrum. Proszę o komentarz. Sądzę, że to wypływało z jego takiego głębokiego poczucia i postawy personalistycznej, szukania w człowieku dobra. No jednak on wyniósł ze wschodu tą wielką tolerancję wobec inaczej myślących, innych nacji, innych postaw, innych kultur. I potem, nie zważając na to, że dzieliło ich całe powiedzmy przestrzenie z tymi właśnie panami, o których pan tutaj był łaska wspomnieć, to jednak szukał w nich tego, co było cenne dla społeczeństwa. Oni też walczyli o pewne wartości, które były dla nich wspólne. Czasem tutaj może przytoczyć tak dla pewnego obrazu, taki obrazek, że kiedy biskup Tokarczuk pojechał po raz pierwszy do Rzymu, to tam także zaczął szukać spotkań z dysydentami, z rozmaitymi osobami, które były na emigracji, a całe dni spędzał na lekturze publikacji z drugiego wieku. To niezbywałe, po raz pierwszy za granicą, w Rzymie, w sercu chrześcijaństwa, zamiast zwiedzać się, oddawać się zachwytowi nad zabytkami, on siedzi w mieszkaniu i półtora tygodnia czyta literaturę z drugiego wieku. Oczywiście chciałbym wywieźć do Polski, ale zdaje się mu się nie udało, bo były jednak granice szczelnie chronione. Chciał się nasycić tym, co było mu dane. Oczywiście odwiedzał inne osoby różnego rodzaju, między innymi panią Lanskorońską, wielką naszą uczoną, wielkiego profesora i wielkiego ducha człowieka, a także wiele osób właśnie z tego obiegu drugiego, którzy tam w Rzymie go odwiedzali, nawet przyjeżdżając do niego z Paryża czy z Londynu na te spotkania. On już wtedy miał w latach 70. taką markę osoby, która jest wiarygodna i z którą można rozmawiać. Ciekawe, że biskup Tokarczuk w tej postawie pomagała mu wielki szacunek dla ludzi świeckich. To nawet duchowni często mieli mu za złe w jakiejś mierze taką otwartość, która była bezkrytyczna, bezgraniczna. Często było oczywiście wykorzystywane przez świeckich, przez różne osoby, materialnie, ewentualnie jakimiś innymi drogami do niego docierano, ale on uważał, że trzeba ten laikat budować, trzeba ten laikat podtrzymywać. I prawdopodobnie w tych osobach także widział takie postacie, które troszczą się jednak o wartości, które są im wspólne i bliskie. No, kontakty także miał, dla równowagi trzeba powiedzieć,
z Lechem Wałęsą, ale nigdy osobiście go nie odwiedził, ani przed prezydenturą, ani po prezydenturze. Odwiedzała go natomiast, kiedy jeszcze już był prezydentem w tym czasie Lech Wałęsa, odwiedzała go pani prezydentowa, przyjeżdżając do niego kilkakrotnie wieczorem, przewożąc mu jakieś informacje albo też odznaczenia od prezydenta, też jakoś tak pokątnie, dziwnie wręczane. Natomiast on sam, zapraszany przez Wałęsę do Warszawy, do pałacu, odmawiał, mówiąc, że właściwie to wszystko jest jeszcze niepewne, trzeba odczekać. Ta sytuacja nie jest klarowna. Ten człowiek mógł być manipulowany przez różne służby. Nigdy tego zaproszenia nie przyjął. A z drugiej strony korespondował na przykład z Piotrowskim w więzieniu, zabójcą Popiełuszki. Piotrowski pisał do niego listy, zachowały się te listy, który go przepraszał za swoją postawę, a co więcej, prosił go o finansowe wsparcie. I są takie właściwie recepisy, powiedzmy, przekazów pocztowych, gdzie biskup Tokarczuk wysyłał mu jakieś kwoty pieniędzy do więzienia. Oczywiście prawdopodobnie bezwrotnie, być może potem mu zwrócił, tego już nie wiem, ale wysyłał mu przez kurię, oczywiście przebyską, na jego prośbę, żeby mu pomóc. No to dowodzi jakiegoś heroizmu wręcz, prawda? No, nie da się tak na zwykły rozum, taki czysty, powiedzieć, że można takiego gościa obdarzać z jakimś zaufaniem. Kiedy prosił go o spowiedź Piotrowski, biskup Tokarczuk nie podjął się tej roli spowiednika, odesłał go do biskupa Dębowskiego, tego słynnego filozofa z Włocławka, który także był znany z sympatii dla Solidarności, dla ludzi pracy. I ten prawdopodobnie albo sam, albo wysłał jakiegoś kapelana swojego, który wyspowiadał Piotrowskiego w więzieniu. To dowodzi do ogromnego zaufania, którym darzyli go ludzie, a on sam dawał tego dowody, że również w nich szuka dobra, które w nich było. No, często jakoś przykruszone i niewidoczne, ale jednak tkwiło w tych ludziach. Doktorze, ta opinia o tym, że był ojcem duchowym księdza Popiełuszki, uważana jest trafna? Moim zdaniem tak. Ale tak jeszcze w odniesieniu do tego, co powiedział ksiądz profesor, to biskup Ignacy Tokarczuk uważał, że jego rolą jest też przełamywać barierę strachu własnym przykładem, słowami, które kierował do ludzi, do wiery, czynem. Ten czyn też był. Te kościoły, które powstawały na terenie diecezji przemyskiej, bardzo wiele z nich powstawało w sposób nielegalny. I w takim współdziałaniu biskupa, duchownych i wiernych. Ale co istotne, gdy ci budowniczy kościołów byli poddawani różnego rodzaju karom, to biskup Tokarczuk zawsze ich wspierał, zawsze o nich pamiętał, czy to finansowo, czy w inny sposób. Jeśli chodzi o pozycję, to można powiedzieć, że pałac biskupi w Przemyślu był miejscem, do którego przyjeżdżali opozycjenci z całego kraju. To nie był przypadek, od lat 70. do drugiej połowy. To byli ludzie z KOR-u, Ruch Obrony Praw Człowieka, KPN. Tak naprawdę trudno znaleźć taką strukturę opozycyjną, która nie byłaby w kręgu, w kolejnym wzroku, czy pamięci arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Był bardzo wielkim orędownikiem Solidarności. I myślę, że nieprzypadkowo ksiądz Jerzy Popiełuszko właśnie niego szukał wsparcia i to wsparcie odnalazł. Ja pamiętam taką rozmowę z księdzem arcybiskupem Ignacem Tokarczukiem w Przemyślu, gdy on opowiadając o tym wskazał, podniósł rękę i wskazał na taki mały portret księdza Jerzego Popiełuszki, który wisiał u niego na ścianie i wyraził się takimi słowami, że on miał wielki zaszczyt, że spotkał go wielki zaszczyt, że on miał możliwość spotkać się z tym człowiekiem, z nim rozmawiać i tak dalej. To świadczy o wielkiej pokorze tego człowieka, gdyż proszę pamiętać o tym, że ta sytuacja miała miejsce. Ci ludzie, jaka była między nimi różnica? Jeden był biskupem przemyskim, ordynariuszem diecezji, członkiem Rady Głównej Biskupatu Polski, a drugi skromnym wikariuszem na żoli Bożą. To jest w hierarchii kościelnej przepaść. I ksiądz Jerzy Popiełuszko został właśnie wzmocniony przez biskupa Ignacego Tokarczuka. Tutaj chyba na tej prezentacji jest ta figurka, którą potem ofiarował biskupowi Tokarczukowi. Krewny księdza arcybiskupa opowiadał, że jemu z kolei mówił ksiądz Popiełuszko, że podążając na to spotkanie, gdy miał ofiarować tą figurkę, bardzo mocno się
potknął i tak naprawdę poobijał. No i obawiam się, że tą figurkę wtedy stłucze, ale ta figurka ocalała. No oprócz tego jest ten list biskupa Ignacego Tokarczuka skierowany do księdza Teofila Bogockiego po zamordowaniu księdza Popiełuszki. No przecież ten list jest też bardzo wymowny, zresztą został zamieszczony w biurku. Rozmawiamy o sprawach wielkiej wagi, ale nawet w życiu wielkich osób czasem bywają sytuacje humorystyczne, więc troszeczkę teraz zmienimy. Pamiętam, czy to jest w albumie, ale gdzieś przeczytałem, że w latach 80. arcybiskup Tokarczuk osobiście przewoził jajka z Przeworska do Nowej Huty. Jaka to była historia? Zgadza się, dlatego że rezultatem tego kazania na Jasnej Górze, zresztą już drugi fragment, bo 3 minuty, nie wiem, czy nam się uda go opuścić, było zainicjowanie takiej akcji pomocowej, wieś, miasto, miasto, wsi. Realizatorem tej akcji były parafie na terenie diecezji przemyskiej. Chodziło o to, że rolnicy, właśnie ci, którzy byli na tych dożynkach, działający potem w ramach duszpasterstwa rolników, ale także innych struktur opozycyjnych, zbierali żywność, która była wysyłana do osób represjonowanych, między innymi tutaj do Nowej Huty, do robotników, ale w ramach tej akcji także rodziny górników zamordowanych w Wujku przyjeżdżały na wakacje czy na ferie na teren diecezji przemyskiej. Jeśli chodzi o tą pomoc miastu, to lekarze przyjeżdżali do miejscowości wiejskiej, dentyści, okuliści. I to była akcja wyjątkowa w skali całego kraju. Zresztą podziękowania za tą akcję do biskupa Tokarczuka listownie skierował także kardynał Franciszek Machalski. I rzeczywiście ja w to na początku nie dowierzałem, ale jeden z księży przysłał mi fragment kroniki, gdzie opisywał, że ileś tam jajek własnym autem do Krakowa wiózł biskup Ignacy Tokarczuk. Tak. A propos wirtuału, otóż w roku 91 został biskupem na Podolu, na ówczesnej Ukrainie, biskup Olszański, Jan Olszański, kolega biskupa Tokarczuka z roku. Oczywiście całkowita degradacja tamtej diecezji została w latach 20 już właściwie skasowana po chwilowym odnowieniu. No i oczywiście ten biskup, mający już prawie 80 lat, no ma być teraz biskupem w takim olbrzymim terenie, który był większą wielkością 2/3 Polski, od Charkowa po Krym. Wyobraźmy sobie przestrzeń ogromną. Jest ruina całkowita, kościołów nie ma, księży mało. Biskup Tokarczuk wysłał kilku księży na wschód, między innymi księdza Krzysztofa Kudzio. Jego bratowa pracuje u nas w rektoracie uniwersyteckim, a jego brat w bibliotece. Ten Krzysztof Kudzio został takim cicerolem biskupa. No, ten biskup nie miał żadnych takich rudymentów, jak się zachować jako biskup, co robić, jak kurię organizować. Ksiądz Krzysztof pomógł mu to wszystko spełnić, ale też bywał częstym gościem. Ksiądz Krzysztof właśnie u biskupa Tokarczuka po różne instrukcje. Pewnego razu biskup Tokarczuk chciał pomóc temu biskupowi Janowi jakąś formą pieniężnej pomocy, więc padł na pomysł dość oryginalny, żeby ukryć pieniądze w kanapkach. Otóż kilka tysięcy marek zapakowano w kanapki. To był taki duży worek jakiś taki, powiedzmy, celofanowy z tymi kanapkami. Teren z tymi podwójnymi, tym podwójnym nadzieniem było na dole, a potem idąc wyżej normalne kanapki. No i wszystko było dobrze, dopóki celnicy ukraińscy zapytali tego księdza Jana: ojcze, co wy tam wieziecie? Ten mówi: no kanapki, jadę do Kamieńca. Aha, no to pokażcie ten worek. I zaczynają sięgać dłonią po te kanapki, otwierają jedną, drugą, trzecią i idą niżej. Ten Krzysztof już umiera ze strachu, no bo te kanapki leżą o 3-4 niżej poziomy, ale niebawem sięgną po nie. No i wreszcie ten mówi: no to może jedną sobie weźmiemy i zjemy. Ten mówi: weźcie sobie 2 albo 3, ja się śpieszę. Zostawili go i dojechał z tymi kanapkami na miejsce. A to była właściwie suma kilku tysięcy marek, wtedy niewyobrażalna, tamte warunki ukraińskie po powstaniu państwa. To można było za to kupić ze 2 kamienice prawdopodobnie, no i robić różne rzeczy, które wymagała akurat sytuacja kościelna. Jeszcze może dopowiem, że do tego przemytu to nie tylko były kanapki, ale także dolary w kowę na Ukrainę. Była niezbędna zazwyczaj siostra za mną, która siadała z przodu i głośno, ostentacyjnie się modliła. Wcześniej strażnicy no, bardzo tak podchodzili do tego, tego czasu, przy jakiego przełomu, tak, starali się tak właśnie zabobonnie, no i tak zazwyczaj się to
udawało, ale jeśli chodzi o takie akcje nielegalne, to ogłoszono biskupów jeszcze w Związku Radzieckim, ale tak naprawdę na Ukrainie, jeden z biskupów w Żytomierzu, biskup Urwiński, no, otrzymał nominację i nagle zaczął się strasznie martwić, bo skąd w Związku jeszcze Sowieckim wziąć pastora? Pastora. No skąd? I okazało się, że tam wtedy były siostry bezhabitowe, które współpracowały z Ignacem Tokarczukiem, no i dostarczyły pastora od biskupa Ignacego Tokarczuka. Jeśli jesteśmy przy anegdotach, to jest taka anegdota opowiadana, że jedzie biskup Ignacy Tokarczuk, widzi figurę Chrystusa Frasobliwego, wychodzi, zaczyna się modlić i mówi: Panie Boże, ty jesteś taki samotny, to najpierw jedzie tam do księdza, potem kościół trzeba na kawałek zbudować. Na co podobno do kierowca mówi: księże arcybiskupie, ale to diecezja krakowska. No i tam modlę. Oczywiście jest to żart, ale daje w ten sposób też działania biskupa Ignacego Tokarczuka. Ten żart był powtarzany powszechnie, żeby to, żeby Państwo nie mieli takim posmakiem tej anegdoty, to powiem, że jeśli chodzi o pogłup do wojska, to księża decyzji przemyskiej byli, że tak powiem, no, pobierali w nadmiernej ilości zawsze. I zawsze im mówiono, że to jest zasługa waszego biskupa, że tylu was trafia właśnie do służby. Tak, bo jedna z form prześladowania, można powiedzieć, za jego działalność. Dobrze, a teraz wróćmy do spraw poważniejszych. Najczęściej jak jest mowa o arcybiskupie Tokarczuku, to wszyscy przywołują liczbę kościołów, które wybudował bez zgody władz administracyjnych, liczbę parafii, które założył. No więc powiedz, czego on dokonał, jak on to w ogóle zrobił? Może najpierw kontekst tego wszystkiego. Otóż biskup Tokarczuk pochodził z lwowskiej archidiecezji. Miał doświadczenie przynajmniej historyczne tego samego zjawiska na wschodzie. Otóż w roku 900 obejmuje rządy we Lwowie, lwowskiej archidiecezji w metropolii arcybiskup Józef Wilczewski. Świetny uczony, wielkiej klasy pedagog, rektor Lwowskiego Uniwersytetu i zostaje biskupem. No konsternacja spora, bo prawdopodobnie się nie sprawdzi, ale on miał także ten szósty zmysł nadprzyrodzony, mianowicie zaczął akcję budowy kościołów. Na tej wschodniej części Rzeczypospolitej, południowo-wschodniej, przeważali jednak Rusini, jak wtedy mówiono, i mnóstwo cerkwi unickich. Były także enklawy polskie na wsiach, bez kościoła, które ulegały rutenizacji, bo siłą rzeczy musiały chodzić te całe rodziny do cerkwi. Tam uczczono te dzieci. Oczywiście księża greccy powinni oddać metryk i tych łacińskich księży dzieci do kościoła łacińskiego, a tego nie robiono. I w ten sposób powstawała tak zwana kradzież dusz, a więc asymilacja Polaków, rzymokatolików do obrządku unickiego i do narodowości ukraińskiej. Wilczewski, jako wydawałby się teoretyk, zauważył ten problem i zaczął masową akcję budowy kościoła. Przed nim już był takim prekursorem tego samego zjawiska na małą skalę ówczesny suhrabia lwowski Jan Kuzyna, późniejszy biskup krakowski, kardynał. Ale szybko go Ukraińcy ze Lwowa spacyfikowali do Krakowa, żeby się go pozbyć na tych kresach. I ta akcja Wilczewskiego zwinął do rozmiaru niebywałych. Wybudował za 23 lata ponad 320 kościołów. Dzisiaj mamy instytucje, mamy zapomogi, mamy fundacje. Wtedy nie było tych rzeczy. No, Tokarczuk oczywiście miał w świadomości ten przykład arcybiskupa Wilczewskiego, a po Wilczewskim tę akcję kontynuował Twardowski, którego wyznał z autopsji Tokarczuk jako kleryk, jako student. I przeniósł tę ideę do Przemyśla. Kiedy objął diecezję przemyską, mówili mu biskupi, tam sufragani, jego współpracownicy starzy, że diecezja jest właściwie zabezpieczona religijnie. A Tokarczuk miał wizję inną, mianowicie, że odległość najdalszego odcinka parafii do kościoła nie może być dłuższa niż 2-3 km. Jeśli jest dalej, trzeba budować kościół w tej wsi, bo wtedy nie ma kontaktu z kościołem. Ta jego zwykła teza o przybliżeniu ołtarza ludziom. W miastach, jego zdaniem, powinno być maksimum 10 tysięcy ludzi w parafii. Jeśli więcej, trzeba parafię dzielić. I te molochy, które były przed Tokarczukiem w diecezji przemyskiej, zostały poszatkowane tymi parafiami, tą strukturą, jak tort na jakimś takim, na stole weselnym, nasycone parafiami, kościołami.
To słynne są jego metody budowania, a więc szopa, a więc adaptacja jakichś takich gospodarczych przebytków, czy nawet budowa gdzieś kukurydzy przez noc kościoła, który nagle okazuje się rano świątynią, a nie szopą, czy jakimś budynkiem gospodarczym. To wszystko było obliczone na właściwie zabezpieczenie ludzkich praw, do swobody wyznania i sumienia. Oczywiście władze reagowały nerwowo i bardzo newralgicznie na te rzeczy, ale biskup Tokarczuk miał za sobą ludzi. Ci ludzie byli bezpardonowi w obronie. Wychodzili na pole z cepami, z widłami, z jakimiś narzędziami gospodarczymi, gotowi bronić kościoła przed inwazją milicji obywatelskiej. Jego zasługą jest zbudowanie ponad 400 kościołów. To także nie jest wyłącznie zasługa biskupa. Mówimy tak dość skrótowo, że biskup wybudował 400 kościołów. No ludzie budowali, dzięki jego inspiracji oczywiście, dzięki jego animacji, którą czynił. Trzeba powiedzieć też jedno, że biskup był tutaj niebywale hojny. Kiedy odwiedzało się go w jego rezydencji, ta rezydencja miała wygląd takiego starego barokowego pałacu, zaśniedziałego, z armaturą z lat 20. XX wieku. Nie było tam brudno, ale to wszystko było stęgłe, stare, nieodnawiane. On nie przywiązał do tego wagi. Wszystkie pieniądze, które miał, rozdawał na cele takie ogólnodiecezjalne czy społeczne. Byłem świadkiem wiele razy, kiedy przyjeżdżał ksiądz do niego budujący kościół i prosił go o ofiarę, o dotację na ten kościół. Biskup go pyta, ile ksiądz potrzebuje. No w zasadzie, no nie wiem, ale buduje dach. Potrzebuje na więźbę dachową i na pokrycie dachu. Biskup otwierał szufladę biurka i wyjmował garściami koperty z wizytacji, które dostawał i dawał mu, no to proszę na początek, jak będzie brakować, czy ciąg dalszy, proszę je zgłosić. Tam mogło być niewiele, mogło być ogromnie dużo pieniędzy. Tutaj biskup nie przywiązywał wagi do takiego rachmistrzostwa, że bada każdy banknot, tylko dawał hojnie tym, czym dysponował. To była jego niebywała postawa tej hojności i tego bezpardonowego dotowania rzeczy, które są właśnie w toku budowy. Muszę dodać, że bardzo często spotkał się też z brakiem zrozumienia, bo niektórzy mówili, że buduje bieda kościół. Biskup argumentował, że on buduje kościół żywy. Jeśli powstaje dana wspólnota, to powstawanie tej wspólnoty odbywało się czasami w ramach metody faktów dokonanych. Były takie jego słowa, postawić na danym terenie jedną nogę, potem obie, zająć, zagospodarować, nie dać się usunąć. Tak to się częściowo odbywało. Biskup argumentował w sposób następujący. Dana wspólnota okrzepnie, będzie mocniejsza, bardziej stabilna, będzie w stanie wybudować kościół okazały. Dla niego najważniejszy był kościół żywy. Trzeba też pamiętać o tym, że kuria przemyska zapłaciła bardzo wiele kar kolegiów za tych budowniczych kościołów. Przytoczę też jeszcze jeden dokument. Oczywiście dokument Służby Bezpieczeństwa, Lesko, 22 czerwca 1971. Samochodem marki Wolga do miejscowości Bóbrka, powiat Lesko, przyjechał biskup Tokarczuk w towarzystwie trzech księży. Przejeżdżając przez tą miejscowość zatrzymał się obok cerkwi, wspólnie z towarzyszącymi osobami oglądał obiekt. Po kilku minutach obok cerkwi zebrało się kilkanaście osób. Tokarczuk podszedł do nich, przedstawiając się kim jest, zaczął rozmowę na temat remontu, prosząc równocześnie zebranych, by gromadzili potrzebne materiały, a on na ile będzie mógł pomóc. Powiedział, by szybko remontowali cerkiew, ponieważ kuria biskupia w Bóbrce utworzyć ma nową placówkę kościelną, do której przyłączono by Zabrót i Orles. To oczywiście rzecz Bieszczada, dlatego że największe kłopoty z nowymi kościołami to w Rzeszowie, w Przemyślu i oczywiście w Bieszczadach. Nadmienił też, że mieszkańcy Bóbrki w najbliższej przyszłości będą zmuszeni budować plebanie dla księdza, który obejmie tą placówkę, ponieważ dojazdy księży do tych miejscowości są niewygodne dla wiernych. Na zakończenie biskup Tokarczuk poprosił zebranych, by przekazali od niego pozdrowienia dla proboszcza Sucherzec, ponieważ on nie ma czasu wstąpić do niego, bo idzie przekazać wiernym z powiatu łuczyńskiego dwie cerkwie. Po rozmowie odjechał w kierunku Łobozowa. No, z tego wynika, że ordynarz przemyski no nie przywiązywał uwagi do pozwoleń administracyjnych, natomiast w albumie jest opisana jedna historia, która mnie interesuje. Tu akurat chodziło o zdobycie pozwolenia, czy to jest w ogóle prawda, że
wypłacono łapówkę w wysokości 2000 dolarów na pozwolenie na budowę kościoła w Stalowej Woli. Arcybiskup o tym wiedział? Tak, no to zdecydowanie. No i to tak można? Sam ją przekazał. To prosiłbym o więcej komentarzy. Wydaje się jednak, że łapówka jakoś no nie zgadza się z... Nie funkcjonowało takie słowo, bo załatwianie w inny sposób potrzebnych... Zorganizować. Tutaj pada takie słowo. Chodzi oczywiście o kościół Matki Bożej w Stalowej Woli. Proboszczem był ksiądz Janowski, najpierw zaczął, najpierw Skoczyński. Skoczyński zaczął bodaj w roku 59. Władze zablokowały tę budowę na 10 lat. Podjął tę budowę ksiądz Janowski, ale nie bardzo sporo to szło, ponieważ biskup Dobraczów dowiedział się, że lokuje to osobiście jako dygnitarz w Rzeszowie, bardzo wysoko stojący. Kruczek. Uznał, że jest to, być może to był Kruczek, być może tak, więc uznał, że trzeba tego gościa zwiększyć. A zaznał metody ze wschodu, jak się to robi za czasów sowieckich, że komuniści są łasi na tego typu apanarze, wręczył księdzu Janowskiemu kwotę i polecił mu przekazać dalej. Oczywiście ten wręczył i natychmiast pozwolenie wyszło. Więc ja osobiście pytałem kilka lat temu księdza Janowskiego ten fakt, ponieważ trzeba było się do tego odnieść w takim wspomnieniu Tokarczuka. Ten kategorycznie zaprzeczył, wypierając się rękoma, nogami tego faktu. Co oczywiście jest no, śmieszne, bo on oczywiście on się krępował do tego przyznać prawdopodobnie, sądzę, żeby zapomniał. Ale no, taka, tutaj pan ma wątpliwości moralne, to ten ksiądz także musiał się borykać z pewnym takim jakimś wewnętrznym wyrzutem. No, ale to zadziałało i tutaj chodziło o tą zasadę niechlubną, jednak cel uświęca środki. Odpust. Odpustu nie było. Ale ten ksiądz nie zrozumiała jego postawa. Wyparł się tak kategorycznie z oburzeniem, że to był skandal, jak ja mogę coś takiego insynuować. Kiedy pokazałem mu tekst Tokarczuka, gdzie pisze o tym sam osobiście, no to on zdębiał. I nie, to absolutnie biskup się pomylił. Ja miałem wie ksiądz, no chyba lepiej dać wiarę biskupowi, ponieważ jest to notatka z dziennika, na bieżąco pisana, niż księdzu po latach 70 czy 50 od tego faktu. No więc, no nie jest to moralnie czyste, ale skuteczne w tym przypadku, prawda? No ten kościół nie powstałby prawdopodobnie, gdyby nie było tego poparcia. Pani dopiero później ksiądz. Chyba, kościół Janowski, tak. I on dokończył tego kościoła i otworzył. Proszę Państwa, ponieważ mam jeszcze dwa programu, to ja już nie będę zadawał pytań. Teraz jest czas na pytania od Państwa. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Ja mam takie krótkie pytanie, choć może trochę dość szczegółowe. Czy znana jest księdzu profesorowi, panu profesorowi sprawa notatki rzekomego listu, który biskup Tokarczuk miał wysłać do arcybiskupa Lefebvre w 76 roku. Prawdopodobnie była to kombinacja Departamentu IV. Taka jest hipoteza i tak wynika z wywiadu z 1994 roku w starciu z totalitaryzmem, tego wywiadu rzeki arcybiskupa Tokarczuka. Natomiast chciałem zapytać, czy istnieje jakieś opracowanie dotyczące tego, czy pan profesor na przykład się tym zajmował. Dziękuję. Może od razu odpowiem. Pytałem o to myśli za arcybiskupa Tokarczuka w 2011 roku. Stwierdził, że takiego listu nie wysyłał i że to była fałszywka. Jeśli chodzi o te fałszywki, to było ich dużo, dużo więcej, bo też była to szczególnie się nasiliło w latach 80. Myślę, że to jest jeszcze jakby dalsze, wymaga dalszych badań, ale takie fałszywki też były kierowane do Ojca Świętego Jana Pawła II, były kierowane do Biskupatu Polski, były rozsiewane też na terenie diecezji przemyskiej w formie skarg. A także niektórzy niestety księża, którzy byli jakoś skonfliktowani z arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem, albo byli na usługach służby bezpieczeństwa, wysyłali takie skargi do episkopatu, między innymi do biskupa Dąbrowskiego, także profesora Dąbrowskiego, albo przekazywali mu te informacje w formie ustnej. Zasadniczo biskup Ignacy Tokarczuk był celem szeroko pojętych działań dezintegracyjnych, w którym chciano sprawić, aby był osamotniony. Podkreślano jego cechy charakteru, przywódcze cechy charakteru. Zmyślano, czy wyolbrzymiano niektóre
kwestie o charakterze personalnym pomiędzy różnymi biskupami, chcąc ich skłócić albo przeciw sobie skierować. Metoda, jakie stosowano wobec niego, najlepiej świadczy inny przypadek, kiedy biskup dostaje list od arcybiskupa Baggio, to był dygnitarz watykański do spraw biskupów, gdzie na czerwonym papierze z wszystkimi znakami wodnymi i pieczęciami watykańskimi arcybiskup Baggio upomina Tokarczuka za jego postawę konfrontacji z komunistami. Koperta, znaczki watykańskie, wszystkie pieczęcie nienagannie sfabrykowane. Kiedy Tokarczuk odniósł się do źródła, pytając, czy to jest rzeczywiście prawdą, tamci dygnitarze otworzyli oczy ze zdumienia, że nic takiego nie wyszło z Watykanu. Żaden ten typu list nie wyszedł z kancelarii watykańskiej. To pokazuje, jakie były metody, jak doskonałe no, środki stosowano, żeby jednak upozorować wiarygodność takich pism. Ale szpiele byli w Watykanie. Dodam też, że pani Wałta Taska przywoziła korespondencję wchodzącą od arcybiskupa, czy biskupa Tokarczuka do Ojca Świętego, no, która okazywała się po prostu korespondencją fałszywą. Jakieś pytania państwo mają jeszcze? Może będą krótkie pytania, ale wstęp, może będzie troszeczkę dłuższy, dobrze? Słyszeliśmy informacje o arcybiskupie Tokarczuku, budowie kościołów, ale zaczynały się działania troszeczkę wcześniej. Nie wiem, czy pan umieścił w tym albumie informacje, kiedy był taki czas lat 70., kiedy podpalano drewniane kościoły na terenach wiejskich, szczególnie w diecezji przemyskiej, gdy ksiądz arcybiskup, biskup jeszcze wówczas propagował tworzenie straży wiejskiej, tej łączenia się solidarności wiejskiej, dyżurowania, pilnowania, stróżowania w poszczególnych miejscowościach i ten, jak gdyby ten element tego wspólnego działania przekładał się później, tym między innymi, gdy wspominano później przy tych budowach kościołów. Ksiądz prymas otrzymał wiele honorowych obywatelstw różnych miejscowości, ale bardzo nietypową rzeczą, rzadko się zdarza, otrzymał również honorowe obywatelstwo gminy. Gminy Dybnia na pograniczu, tam właśnie kulturowym, gdzie sam, jak to mieszkańcy przyznali, wybudował 6 nowych świątyń, ale otworzył również cerkwie. Czyli działał, że obiekty sakralne były rozwijane. Natomiast to jest gdyby jeden element związany z tym jego podejście do mieszkańców. Niektórzy mówią, że arcybiskup był osobą, która działała, wspierała tak zwaną trzecią klasę, czyli po prostu tego wsi, o którym rolników indywidualnych, ta cała ten ruch Solidarności Rolniczej był tam dobrze widoczny i to wsparcie między innymi obszary starej wsi i Brzozowa, gdzie w Brzozowie w czasie II wojny światowej zmieściło się seminarium duchowne przeniesione z Przemyśla, prawda? Gdzie tam po odebraniu tej wigilii biskupiej utworzono ośrodek leczniczy dla rolników i powiązaniu z uzdrowiskiem w Iwoniczu. Te działania były dosyć prężne, a jeszcze jeden element, który już tylko właśnie dokończę. Jeszcze jeden element właśnie związany stara wieś i Brzozów, gdzie jak niektórzy mówią, że ksiądz arcybiskup Tokarczuk spotkał się po raz ostatni z arcybiskupem Karolem Wojtyłą w starej wsi na stuleciu koronacji tegoż obrazu. W związku z powyższym mam pytanie, czy tego typu działania nie były tutaj związane również z elementem dobrego rozpoznania potrzeb środowiska, w którym pracował? Jeśli chodzi o podpalanie kościołów, pierwszą taką falę to są bodajże lata jeszcze 50. na terenie ulicy Przemyskiej. Po to się różnie rozkłada, są też lata 70. Rzeczywiście takie
straże były, biskup Ignacy Tokarczuk bardzo często interweniował. Był to też jeden z tych oczywiście elementów, który budował to poczucie wspólnoty. Jeśli chodzi o Brzozów i Starą Wieś, rzeczywiście jest honorowym obywatelem gminy Dynia. Ja nie mówiłem tutaj w ogóle o znaczeniach, które otrzymał, przecież otrzymał najwyższe polskie znaczenie Order Orła Białego. Jest honorowym obywatelem gminy Dynia, gdzie też bardzo często przyjeżdżał Dynia i lubił przyjeżdżać. Jeśli chodzi o Starą Wieś Brzozów, rzeczywiście Stara Wieś i tam Dom Generalny Siostr Służebniczek Starowiejski był jego miejscem ulubionym, gdzie też przyjeżdżał w okresie emerytalnym. Tam między innymi przyjechał po otrzymaniu tegoż Orderu Orła Białego, gdzie podkreślał, że to nie jest tak naprawdę znaczenie, które on otrzymał, ale to otrzymała cała diecezja za tę pracę, za ten trud wykonany w latach wcześniejszych. Tak. Też wspomniał Pan o tym, że wspierał rolników indywidualnych. Prawda, trud pracy na roli nie był mu obcy. Sam przyznawał się, że do nowego paskrowy brał udział w wykopkach ziemniaków, że nawet szkoła Lubianka Wyższych Klas Szkolnych zaczynał się później, bo ważniejsze, priorytetowe były sprawy rolnicze związane z uprawą roli. I bardzo dobrze rozumiał rolników indywidualnych. Ja o tym nie mówiłem, ale myślę, że to kazanie z Jasnej Góry o tym świadczy. Być może jeszcze uda się drugi fragment, 3-minutowy puścić. Być może. Być może. I wspomniał Pan o tym, że spotkał się z Karolem Wójtem 3 tygodnie przed nominacją. Tutaj jest to zdjęcie. To rzeczywiście było w starej wsi. Myślę, że oni dość często się spotykali. A jest też taki telegram, który biskup Tokarczuk wysłał, który wyraża wielkie zadowolenie z faktu, iż Karol Wojtyła został papieżem. Tak pokrótce tylko. Dziękuję. Pytanie? Ja chciałem tylko dodać do tych jajek, że jestem jedną z osób, które jeździły do Przemyśla razem z księdzem Jancarzem Świętej Pamięci i Palmowskim. Księdzem dziękowaliśmy właśnie tym rolnikom za te wszystkie dary, które dostawaliśmy. To taka ciekawostka. A pytanie mam takie, bo nie wiem, czy to prawda z tym podsłuchem, który trafił jako woda na Jasną Górę i czy taki incydent jest tam opisany, bo tak wtedy opowiadano, że był jakiś podsłuch, który trafił, który biskup Tokarczuk zawiózł na Jasną Górę jako woda, ale chciałem się dowiedzieć, czy jest w Pańskiej książce opisane są osoby, które bezpośrednio współpracowały z Służbą Bezpieczeństwa, które właśnie w taki sposób potrafiły podkładać te podsłuchy. Od razu odpowiem. Zdjęcia były na prezentacji. Są tutaj. Jest ta sprawa opisana, ale jeśli chodzi o osoby współpracujące z Służbą Bezpieczeństwa, albo nie temu służy. To wymaga osobnych badań i myślę, będzie przedmiotem osobnych opracowań. Pan wspomniał o tych jajkach przewożonych, to też jeden z opozycjonistów tłumaczył mi, jak wyglądała działalność podziemia w latach 80. w Przemyślu, w drugiej połowie lat 80. Biskup Tokarczuk płacił kuria biskupia, kolegia za wszystkich aresztowanych, zatrzymywanych i tak dalej. Wiadomo było, że do Przemyśla przybywały dary z zachodu, które były redystrybuowane w bardzo dziwny sposób. Mianowicie działacze opozycji przyjeżdżali, wybierali, co było potrzebne i to szło na łapówki właśnie dla różnego rodzaju urzędników, kierowców, za to zdobywano papier, dzięki temu potem drukowano, za to opłacano taksówkarzy, których wozili, gdy trzeba było szybko przejechać, zmienić miejsce. No tak to funkcjonowało. Jeden z księży, gdy na początku nie chciał się zgodzić na to, no to wtedy z ramienia biskupa Tokarczuka na rozmowę z nim udał się święty pamięci ksiądz Stanisław Krzywiński, który mu tłumaczył, że taka jest potrzeba. Szansa na ostatnie pytanie. Może nie tyle pytanie, co proszę Państwa, to pytanie o podsłuch skłoniło mnie do pewnej rzeczy, żeby coś Państwu też pokazać. Bo akurat z grupą studentów, którzy przyszli, miałem dziś na wykładzie, to jest oryginalne urządzenie podsłuchowe, które było zamontowane w sali obrad konferencji Episkopatu Polski, pewnie wykorzystywane też do podsłuchiwania arcybiskupa, biskupa wcześniej Tokarczuka. Dziś go pokazywałem na zajęciach, więc mogę zaprezentować Państwu w takim gronie osób, które właściwie to przypominało miasto telefoniczne i tak było traktowane.
Ja tam byłem w czasie, gdy zdemontowano te podsłuchy. Poprosiłem, zapytałem, czy można na pamiątkę sobie takie urządzenie zabrać. Dzisiaj wykorzystuję przy spotkaniach właśnie ze studentami, żeby pokazać. A podejrzane jest. Zabieram głos, ponieważ kiedyś przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk biskupa, arcybiskupa Tokarczuka, więc pewno przy pomocy tego urządzenia też go podsłuchiwali, ale to nie jest urządzenie z jego gabinetu. Możesz to nam podejrzeć, bo nasz krat Służby Bezpieczeństwa, w 1972 roku powstawały nowe biskupstwa i szukano pomieszczeń na kurie, czy budynki seminaryjne. Służba Bezpieczeństwa chciała to wiedzieć jak najwcześniej, wprost pisząc, że chodzi o to, aby w tych budynkach zainstalować aparaturę podsłuchową. I mogę takie pół pytanie. Miejsce urodzenia, chodzi o Łubiankę, o dzielnicę czy więzienie? Wyższe koło Łubianki. Łubianki. Aha, patrzę tam na tym monitorze, ta Łubianka jest napisana. Jest w Moskwie, to znowu dzielnica. Aha, to zbieżne. Proszę Państwa, dziękujemy bardzo za spotkanie. Ostatni punkt programu to poprosimy... Wspólnymi siłami o wylosowanie karteczek. Zobaczmy, do kogo się tu, ja tu zamieszam. Wiele ich nie ma. Poza trudne pytanie. Proszę sprawdzić, czy... Przypominam, chodziło o wymienienie papieży, którzy byli... no, na stronie Piotrowej w czasie, gdy arcybiskup Tokarczuk był Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II. Według mnie to jest prawidłowa odpowiedź. Michał? Nie. Tak? Michał? Ale nie potrafię. Miśniewicz? Tak, Miśniewicz. To pan zapraszamy. To był nagrodę. Proszę bardzo. Myślę, że autor chętnie dedykację złożył. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam za miesiąc na kolejne spotkanie.